Jeśli rosną za szybko, nie mają czasu się rozwijać. U nas wszystko trwa dłużej, ale dzięki temu mięso zawiera tłuszcz. Hodowla świń na dużą skalę jest problemem. Zwierzęta muszą szybko rosnąć, żeby mięso mogło trafić na rynek. Ale jakość jest gorsza. Ty działasz powoli. Dzięki temu mięso staje się marmurkowate. W rezultacie otrzymujesz smaczniejszy produkt. Liczy się jakość, nie ilość. Święta prawda. Jedzą. Napełnią sobie brzuchy. Nam trzeba tylko muzyki i możemy zaczynać. Chodźmy. Zrobimy budę. Ruszajmy. Nadziejemy osłonki. Zobaczymy, czy Tim zdradzi mi swoje sekrety, żebym mógł zachwycić tłumy. Przygotujmy budę. Ruszajmy. To tutaj. Ile to kilogramów wieprzowiny? 20. Nigdy nie robiłem budę, ale chcę się tego nauczyć. Pomóż mi. Musimy wrzucić tutaj. Teraz ryż. Jaki to rodzaj ryżu? Jaśminowy. Bardzo smaczny. Luizjański. A to przyprawy, które nadadzą budę smak. Dodaję swój sekretny składnik. Wiedziałem. Zdradź mi choć część składników. Pieprz kajeński. Potrzebuję więcej informacji, nie bądź taki. Czosnek. Powącham. To coś więcej niż tylko czosnek i pieprz kajeński. Myślę, że dodajesz coś jeszcze, ale rozumiem. Wlej do środka. Tyle wystarczy? Zaczekaj, chwileczkę. Wymieszamy składniki. Niezłe. To wasz rodzinny przepis? Nie mogę przypisać sobie wszystkich zasług, ale oczywiście zmodyfikowałem recepturę. Mam tu coś jeszcze. Czosnek. Świeży czosnek. Szczypiorek. I cebula. Wspaniale pachnie. Moglibyśmy posmarować tym chleb i gotowe. Też tak uważam. Spróbuj i powiedz, co myślisz. Daj spokój. Jak myślisz? Co za smak? Co za konsystencja? Kraj Cajun w czystej postaci. Możemy przełożyć do maszyny. Będziemy potrzebować pomocy. Cześć, Pucz. Nie możesz tego przegapić. Zaczynamy. Muszę tylko lekko docisnąć. Właśnie. Kiełbaski już gotowe. Coś wam powiem. To najlepsze budę, jakiego próbowałem. Teraz trzeba je ugotować. Zgadza się. Ja znam się na barbecue. Próbowałeś je wędzić? Nigdy. Nie myślałeś o tym? Nigdy. Spróbujmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tyłach mam wędzarnię. Kiedy wspomniałem o wędzonym budę, prawie się obraził. Nigdy, przenigdy tego nie próbował. Zaczynamy. Ja znam się na barbecue. Pomyślałem sobie, że trochę dymu nigdy nie zaszkodzi. Dustin zaprosił mnie do siebie, więc muszę przygotować coś pysznego. Zobaczmy, jak to wygląda. Pachnie wspaniale. Sprawdźmy. Wystarczy dymu. Będzie go czuć. Dzięki temu kiełbaski zyskają głębię smaku. I tak były dobre. Smakują wędzonką. Chcesz spróbować? Tak, mają wspaniały smak. Chyba wolę wędzone. Wybacz, kuzynie. Co kto lubi.